Naświetlać możemy nie tylko twarz. Terapii światłem możemy używać również do zapobiegania wypadaniu włosów. W tym pomoże mi takie kosmiczne urządzenie. Zaraz pokażę Wam, jak ono działa. W tym celu przyszłam do Pani Marzeny, która jest specjalistką w terapii włosów. Pani Marzeno, jak to działa? Jest to urządzenie laserowe, które zapewnia dotarcie delikatnego światła lasera do mieszka włosowego. Dzięki temu nasze mieszki włosowe otrzymują więcej tlenu, więcej energii, zwiększony jest przepływ krwi do mieszków włosowych, co powoduje, że mieszki włosowe otrzymują dużo lepsze warunki do wzrostu włosa. Jak to urządzenie działa? Może je włączymy? Proszę zobaczyć, jest to światło lasera, które jest światłem zimnym, nie powodującym poparzeń. Nie czuję żadnego ciepła. Tak. Urządzenie posiada 82 wiązki laserowe. I to są te lampki, diody, które tak, tutaj świecą. Tak, to są te punkty laserowe. Mhm. Taka ilość tych punktów laserowych pozwala nam na wykonanie zabiegu w czasie 90 sekund. System ząbków służy do przedzielania partii włosów, żeby światło lasera, które jest światłem skoncentrowanym, spójnym, dotarło bezpośrednio do mieszka włosowego na poziomie komórkowym. To próbujmy. Delikatnie wczesujemy się we włosy, żeby je rozdzielić. Przytrzymujemy opaskę delikatnie 30 sekund. Po sygnale bip, który właśnie usłyszeliśmy, przesuwamy na koronę. Po kolejnym sygnale bip przesuwamy na część poteliczną. Zabieg wykonujemy co drugi dzień na czystą skórę głowy, bez środków do stylizacji, żeby środki do stylizacji nie blokowały dotarcia światła laserowego do mieszka włosowego na suche włosy bądź lekko wilgotne. To urządzenie występuje też w kształcie takiej węższej opaski. Ma ona 41 wiązek laserowych. Poza opaskami mamy jeszcze to urządzenie w kształcie grzebieni laserowych. Tu jest grzebień, który ma 7 wiązek laserowych, a drugi z nich ma tych wiązek 12. Im więcej jest wiązek laserowych, tym krótszy jest zabieg. Włączam grzebień i zegar będzie odmierzał czas 8 minut, bo tyle trwa zabieg przy 12 wiązkach laserowych. Przykładam grzebień do skóry głowy, szczotką przeczesuję włosy i słyszycie, że co chwilę szczotka wibruje i jest delikatny sygnał. On oznacza, że powinnam przesunąć szczotkę w kolejne miejsce. Sygnał i przesuwam szczotkę. No. To ja już swoje włosy na dzisiaj ponaświetlałam. Powiem Wam, że z tych urządzeń bardziej przypadła mi do gustu opaska, ale może dla Was taki grzebień będzie bardziej poręczny, zwłaszcza, że ma dołączone etui, dzięki któremu możemy go sobie spakować, zabierać na wyjazdy, tak by wykonywać zabieg regularnie. Te urządzenia to nie jest tania sprawa, więc rozumiem, że nie każda z Was będzie mogła pozwolić sobie na ich zakup, ale możemy je spotkać w salonach fryzjerskich, w gabinetach medycyny estetycznej, u dermatologa albo u trychologa i wykupić sobie pojedyncze zabiegi.